Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dzień dobry, Pani prezydent. Dzień dobry. Jest Pani odpowiedzialna za to, że przy reprywatyzacji doszło do rozmaitych patologii. Politycznie odpowiedzialna, bo to Pani urzędnicy do tego dopuścili. PiS domaga się, aby Pani ustąpiła. No myślę, że przede wszystkim ważna jest kwestia w ogóle reprywatyzacji. Za PiS-u było tyle samo różnych, powiedziałabym, kontrowersyjnych zwrotów. Często na moją głowę się sypią zwroty takie na przykład jak na Bielaka 9, podczas to oczywiście za czasów komisarza pochodzę z Prawa i Sprawiedliwości, ten budynek, w którym mieszkała pani Brzeska, został zwrócony. Wszystko teraz, ponieważ ja jestem najdłużej funkcjonującym ostatnio prezydentem, wszystko na moją głowę. Uważam, że przede wszystkim moim obowiązkiem politycznym jest doprowadzenie do realizacji ustawy małej, którą udało się w jakimś sensie, można powiedzieć, cudem uchwalić. W poprzednim Sejmie przez PO-PSL. Ona jest podpisana, 17 września wchodzi w życie. I to jest moment, od którego zaczyna się nowe życie dla Warszawy, ponieważ ponad 100 obiektów edukacyjnych nie będzie zwróconych, chociaż roszczenia do nich są, nie będzie już instytucji kuratorów. No i oczywiście te tak zwane śpiochy, czyli tam, gdzie nikt się nie zgłaszał przez 70 lat, będą przypisane na skarb państwa. Uważam, że jestem pierwszym prezydentem, który w ogóle udało mu się regulację pani ustawą prezydent, zyskać. Trudno przyjąć takie wyjaśnienia, bo nawet jeżeli pani mówi, że sprawa Jolanty Brzeskiej była za czasów PiS-u w Warszawie, no to oznacza, że już wtedy był problem, a pani rządzi już 10 lat, a mała ustawa reprywatyzacyjna wchodzi dopiero teraz. To niestety jest pani odpowiedzialność i partii rządzącej, Platformy Obywatelskiej, że nie próbowaliście rozwiązać tego problemu wcześniej. Ja podejmowałam dwukrotnie takie próby i złożyłam taki projekt ministrowi skarbu, jeszcze jak był ministrem skarbu minister Grad, i wtedy wybuchł kryzys, powiedzieli, że nie stać ich na rozwiązanie całościowe, kilkadziesiąt miliardów złotych, sama Warszawa jest około 20 miliardów. To można zrozumieć, ale z drugiej strony trzeba było to rozwiązać, bo my i tak płacimy odszkodowania. Budżet Warszawy płaci odszkodowania tam, gdzie ludzie uzyskają wyroki sądowe. I gdzie okazuje się, że wygrywają sądy. Poza tym to jest też wielki alarm dla sądów. Ja zrobiłam na początku tego roku, a właściwie pani prezes pierwsza Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, zrobiła taką konferencję po raz pierwszy w historii sądownictwa na temat dekretu Bieruta, gdzie uświadomiono sędziom, jakie szkody wywołują ich rozstrzygnięcia. Tak, rozumiem, tylko problem polega na tym, że generalne przekonanie jest takie, jak czytam tutaj w artykule Iwony Szpali, Małgorzaty Zubik, praktyka urzędników była taka, żeby przedłużać sprawę w nieskończoność, zniechęcić spadkobierców do odzyskania nieruchomości, zmuszając ich do pozbycia się roszczeń za bezcen na rynku wtórnym. A potem słyszymy, że Warszawa ma straszny problem z handlarzami roszczeń. Wydaje się, że urzędnicy, którzy pani podlegali, po prostu, ja już pomijam ten skrajny przypadek pana Rudnickiego, który po prostu wygląda na to, że łączą go rozmaite wspólne interesy z prawnikiem, który się specjalizuje w odzyskiwaniu kamieni, co już samo w sobie jest skandaliczne. No i niestety też panią obciąża, ale że generalnie urzędnicy niezwykle pasywnie podchodzili do tego problemu przez wiele lat. Generalnie rzecz biorąc, instrukcje były takie, żeby oczywiście wykonywać zgodnie z KPA, czyli tak naprawdę KPA daje nam 60 dni. Oczywiście to wszystko trwało lata i generalnie rzecz biorąc prawie 80% to są zawsze spadkobiercy. Około 20% średnio przez te lata, bo ja to wszystko dokładnie sprawdziłam, wszystko jest to w białej księdze, którą umieściłam. To jest prawie 500 stron tej białej księgi, gdzie są wszystkie podane interpretacje prawne i orzeczenia i wszystkie zwroty, które do tej pory były. Poza tymi, które teraz sięgamy w tył, poniżej roku 2002, ponieważ tam był inny ustroj Warszawy, mamy to wszystko w archiwach, wyciągamy to z archiwów, żeby pokazać, że jednak przede wszystkim 80% to są spadkobiercy, 20% są handlarze roszczeniami i w tej chwili będziemy przede wszystkim realizować zwroty dla spadkobierców, z tym, że jeszcze czego nie powiedziałam tam na konferencji, do czasu uchwalenia ustawy dużej reprywatyzacyjnej będą wstrzymane wszystkie zwroty. Rozumiem, pani prezydent, ale problem polega na tym, że mamy tę działkę Chmielna 70 i no niestety państwo, miasto nie powinno oddawać tej działki, a mimo to urzędnicy to zrobili, to także panią obciąża. Przede wszystkim wina jest po stronie ministra finansów. Pamiętajmy, że zgodnie z wszelkimi przepisami, już przyznają ci, którzy nawet inaczej początkowo pisali, że bez decyzji indemnizacyjnej my nie wszczynamy takiego zwrotu. Słuchacze nie wiedzą, co to jest indemnizacja. Odszkodowanie,
znaczy minister finansów sprawdza, jeśli chodzi o wszystkie układy i wydaje decyzję, powinien wydać dawno decyzję indemnizacyjną czy odszkodowawczą i my jesteśmy tym drugim organem. Bardzo często się zapomina, że najpierw sądy o tym decydują, jeśli chodzi o na przykład o kuratorów, decyduje samorządowe kolegium odwoławcze o unieważnieniu tej decyzji z lat 40. i decyduje minister infrastruktury i jego ewentualnie poprzednicy. My jesteśmy na końcu tego, nazwijmy to właśnie, łańcucha pokarmowego, ale nas to się od miasto razu podejmuje ostateczną decyzję, ale więc na podstawie, tak naprawdę... Ale wiążą nas jednak decyzje samorządowego kolegium odwoławczego i decyzje ministra infrastruktury. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że mamy inne poglądy. Pani prezydent, ja bym wszystko rozumiała, gdyby naprawdę rządziła jakaś partia, której pani nie jest wiceprzewodniczącą, ale przez 8 lat rządziła partia, której jest pani wiceprzewodniczącą. Dlatego mamy ustawę mało reprywatyzacyjną. Tak, ale no, sama pani przyznała, że dopiero został projekt złożony w 2014 roku, a problem mamy od 10 lat. A pierwszy był w 2008 roku złożony pełnej ustawy reprywatyzacyjnej, bo ta mała, aczkolwiek jest bardzo ważna z punktu widzenia Warszawy, ona nie rozwiązuje spraw innych miast i nie rozwiązuje spraw w ogóle całej Polski. Nie ma ustawy reprywatyzacyjnej w Czechach, jeszcze wtedy w Czechosłowacji, na Węgrzech, w innych krajach to rozwiązano w latach 90. Ale pani prezydent, powracam do tej działki koło Pałacu Kultury, no bo to jednak jest skandal, że ona została przejęta, bo problem polega na tym, że w tym piśmie Ministerstwa Finansów czytamy, że tak naprawdę Ministerstwo Finansów zwróciło się do pomocy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby po prostu otrzymać dalszą dokumentację w tej sprawie. I ratusz niestety bez czekania na te dokumenty zwrócił działkę. Po dwóch latach Więcej, był inny dokument, który się znalazł w Urzędzie Miasta, który po prostu mówił o tym, że ten były właściciel, ten Duńczyk jednak dostał rekompensatę, więc tutaj dlatego, są jednak zaniedbania miasta. I dlatego podjęłam decyzję po sprawdzeniu przez biuro prawne, bo ono się tym zajmuje. Ono jest jedyne kompetentne, żeby sprawdzić jak, i zrobić kwerendę. Siedzieli tam i wczoraj pół dnia i w innych dniach i robili kwerendę w Ministerstwie Finansów. Uzyskaliśmy status strony, mamy prawo w związku z tym wglądu do akt i robili odbitki i ja te wszystkie materiały ze wszystkimi się zapoznałam wczoraj wieczorem. Dlatego podjęłam decyzję, że ci urzędnicy, którzy brali udział w podejmowaniu tej decyzji, że zostaną dyscyplinarnie zwolnieni. Ale musiałam to zbadać. Ja nie zwalniam ludzi na podstawie faktów medialnych. Ja wiem, że media odgrywają ważną rolę, pobudziły to, że tak powiem, dyskusję, proces, ale jednocześnie też mówiły o tym, że nasza ustawa jest gniotem i tego, prawda, i że na pewno będzie uchylona, że jest niekonstytucyjna. Były media, które mówiły o niekonstytucyjności tej ustawy. Okazało się, że Trybunał Konstytucyjny jednomyślnie stwierdził, nie było nawet żadnego votum separatum, bo to separata tylko było trzech sędziów ze względu na skład, prawda, ale nie merytorycznie wyraźnie się jeden sędzia od tego odciął, że to nie jest votum separatum merytoryczne. Jednomyślnie zgodność tej małej ustawy z konstytucją. A ile mediów mówiło, że to jest nasz gniot? Mało, nawet były takie sugestie, że specjalnie żeśmy coś takiego zrobili, żeby nie było uznane. A mamy tę ustawę, która 17 września wchodzi w życie. Nie, no dobrze, tę batalię pani wygrała, tylko powtarzam jeszcze jako raz, jedyny prezydent, polega na tym, jako że, jedyny prezydent. Że wypomina się pani także to, wspomniała zresztą pani o tym, że pani rodzina odzyskała działkę na ulicy kamienicę na ulicy Nowakowskiego. I wtedy też pani rodzina sprzedała to firmie Fenix, która się specjalizuje w tych wszystkich reprywatyzacjach. To się działo oczywiście za rządów PiS-u, ale wtedy już pani widziała, na czym ten proceder polega. Muszę powiedzieć, że w 2010 roku. Muszę powiedzieć. Wizerunkowo zresztą ta sprawa tej kamienicy, którą pani rodzina odzyskała, jest bardzo zła. Druga rzecz, dlatego uważam, że też powinna być zbadana w pierwszej kolejności, natomiast nie przypuszczałam, że administracja Lecha Kaczyńskiego w 2003 roku mogła wydać coś nieprawidłowo, bo wiadomo, że Lech Kaczyński był takim szeryfem, który pilnował i wyrzucał też, jeśli potrzeba. Także nie mieściło mi się w głowie, że za Lecha Kaczyńskiego w 2003 roku, powtarzam, mógł być obarczony czymkolwiek. Wiem, ale pani rodzina sprzedała tę kamienicę wraz z lokatorami. Spadkobiercy sprzedali wszyscy, kilkanaście osób. Jednej i drugiej lokatorami, gestor. Firmie, która się specjalizuje w tych reprywatyzacjach. Jak ci lokatorzy to przetrwali? Właśnie nie przetrwali, musieli się wyprowadzić. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, ale nie, oni do mnie nie pisali. A w jaki sposób miasto zadbało o lokatorów, którzy często stoją pod ścianą? Jestem pierwszym prezydentem, który doprowadził do uchwalenia ustawy w 2009 roku, że mają
wyższe możliwość dochodu niż inni, którzy czekają na mieszkanie komunalne. Nie obowiązuje ich meta. W 2014 roku jeszcze to zmieniłam. Nigdy przede mną żaden lokator z mieszkania ze prywatnej kamienicy nie mógł dostać mieszkania komunalnego. W 2009 roku. W tej chwili już to jest ponad 3000 rodzin, gospodarstw domowych, które uzyskały mieszkania komunalne. Ja po prostu nie mogę dojść, jak to możliwe, że kolekcjoner kamienic, pan Marek Mosakowski, za roszczenia do kamienicy Przychorzej zapłacił 50 zł, a potem zażądał od miasta 5 milionów złotych odszkodowania i jeszcze wywalczył 1 600 000 zł. Ja się zastanawiam, jak urzędnicy miasta są sprawni w walce w sądach w takiej sprawie, bo dopiero ten człowiek przegrał w Sądzie Najwyższym. Teraz czytam, że miał też poparcie innych urzędników partii rządzącej Platformy Obywatelskiej. Nie. Przede wszystkim myśmy doprowadzili do tego, że to doszło do Sądu Najwyższego urzędnicy, prawda, Latusza, i dlatego przegrał w Sądzie Najwyższym. Także my walczymy o każde środki pieniężne, ale pamiętajmy, że wtedy, kiedy kamienica, bo dekret biurokratyczny polega na tym, że tylko nieruchomość została zabrana, czyli działka, natomiast kamienica, jeśli nie została zniszczona, należała nadal do właściciela. To jest oderwanie kamienicy od gruntu, co jest sprzeczne z paremią łacińską superficie solocelit. W związku z tym jeśli kamienica nie została zbombardowana, nadal była właścicielem, był dotychczasowy właściciel. Bardzo skomplikowana konstrukcja prawna i to też niektórzy wykorzystują. Nie ma pani poczucia, że także partia pani macierzysta się dystansuje od pani w tej sprawie? Nie mam takiego wrażenia. Wydaje mi się, że dzięki w jakimś sensie temu w tej sytuacji, która jest w Warszawie, wreszcie będziemy mieli ustawę reprywatyzacyjną. Szkoda, że po 26 latach. Ale projekt zostanie złożony przez Platformę Obywatelską? Przez Platformę Obywatelską, tak. I co będzie w tym projekcie ustawy reprywatyzacyjnej? No przede wszystkim myślę, że powinna być ustalona wysokość odszkodowania, bo nam sądy nadal orzekają 100% odszkodowania. A tak, jakie jest pani zdanie? Jak duże powinno być to odszkodowanie? Moim zdaniem powinno być nie więcej niż 10%. I tak Grzegorz Schetyna też tak uważa? Taki projekt złoży? Co do wysokości, trudno im powiedzieć, bo tak szczegółowo z nim rozmawiałam, natomiast wiem, że jest zdeterminowany Grzegorz Schetyna, żeby ten projekt złożyć. Czy ustąpi pani ze stanowiska? Powtarzam to pytanie, bo PiS taki postulat zgłasza. Uważam, że trzeba wyjaśnić proces prywatyzacji. Nie widzę powodu, że takie same działania, które się działy i za czasów PiS-u, i za czasów Platformy, owszem, to byłoby bardzo wygodne. Natomiast ja pierwsza przygotowałam ustawę, która została uchwalona, która wejdzie w życie. Pierwsza przygotowałam ochronę lokatorów w roku 2009. W związku z tym uważam, że jest to hipokryzja. A czy wystartuje pani w przyszłych wyborach samorządowych? Ja już powiedziałam to po prawie 2 lata temu, że nie mam zamiaru startować na kolejną kadencję po 12 latach, to mam nadzieję dokończył wam, że jest pora na inne osoby. A ma pani faworyta jakiegoś w Platformie Obywatelskiej? To musi być osoba, która będzie miała największe szanse, żeby wygrać w Rafał swoim czasie. Rafał Trzaskowski, takie nazwisko padało, pani prezydent. No myślę, że jest kilka osób z młodego pokolenia, tak bym powiedziała, które może wystartować na stanowisko prezydenta Warszawy i to nie ma związku z tą sytuacją. Uważałam, że po 12 latach to już naprawdę czas na zmianę. Politycy PiS-u też powtarzają, że jednak prokuratura powinna pani postawić zarzuty o niedopełnienie obowiązków nadzoru nad urzędnikami. Zastanawiam się, jak pani postąpi wtedy, gdy prokuratura postawiła pani takie zarzuty. Wie pani, myślę, że prokuratura teraz jest absolutnie zależna od polityki i odkąd w szczególności zajęła się prezesem Rzeplińskim, to uważam, że każdemu w każdym momencie może postawić zarzuty i no niestety prokuratura nie jest niezależna, jest polityczna i w związku z tym myślę, że tak jak swego czasu inne osoby, będę czekała na wynik, jeśli takie zarzuty postawiłam, że one są absolutnie niezasadne, tak jak w przypadku... A może wobec rozmiaru tej afery powinna pani odnowić swój mandat i po prostu sprawdzić się w referendum, czy warszawiacy nadal uważają, że powinna pani pełnić funkcję? Uważam, że... Prezydent Sopotu tak zrobił. Ja uważam, że jeżeli byłby zarzut prokuratury, byłby to czysto polityczny. Wtedy była inna prokuratura, inna była sytuacja, i uważam, że to byłoby uleganie Prawu i Sprawiedliwości. Czyli raczej nie będzie pani dążyła do referendum. Ja bym zadeklarowałam ponad 2 lata, że nie będę się ubiegać. Chcę doprowadzić do końca również ustawę reprywatyzacyjną dużą, którą Platforma dzisiaj zgłosi, znaczy we wrześniu zgłosi. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.